Paweł Śmiałek. Historia dla dzieci. Odcinek trzeci. Hulaj koza. No i znowu pada i pada. A bo tu zawsze pada i pada. Mieliśmy jechać na rowery, a tu jak zawsze. Świat zalany, cztery ściany. Co robić? Nudzę się. A ja się nudzę. Co się dzieje, dzieciaki? Nie chcemy tu być. A gdzie byście chcieli? Daleko. Na przygodzie. Jeśli i tak nie macie żadnych planów, to może zaproponuję wam wycieczkę. A daleko? Niedaleko, tylko dawno. Konkretnie w przeszłość. Chcecie? No może... Nie może, tylko do Zakopanego. Jedziemy na wycieczkę w góry? Nie tym razem. Dziś odwiedzimy w Zakopanem pewnego uroczego pana, który ma dla nas specjalną misję. Kto tam? To my, panie Kornelu. W końcu jesteście. Na pewno już nie zdążymy. Jak nie zamarudzimy, to zdążymy, panie Kornelu. To jest ta przesyłka. Do 18:00 musi zostać dostarczona do Warszawy. Jeśli nie zdążycie, wszystko przepadnie. Do 18:00? Faktycznie, możemy nie zdążyć. To chyba nie problem, dziadku. Nadamy przesyłkę ekstra szybkim kurierem na super Hondzie ze stuningowanym czterowtryskowym turboładującym silnikiem. Na czym, chłopcze? Nie ma czasu na wyjaśnienia, panie Makuszyński. O 18:00 proszę nasłuchiwać radia. Zdążymy na pewno. Dziękuję wam, moi kochani. Nigdy wam tego nie zapomnę. Biegiem na stację. Dziadku, kto to był? To był pan Kornel Makuszyński w swoim ukochanym Zakopanem. Jeden z najwybitniejszych autorów książek dla dzieci. A dlaczego był tak śmiesznie ubrany? Myślicie, że śmiesznie? Faktycznie, ten melonik i popelinowy surdut. No, ale w latach 30. XX wieku to raczej strój nadający szyku poważnym panom. Popy co? Melonik? Surdut? W latach 30. Popelina to mocna tkanina z wełny, bawełny lub jedwabiu. Surdut zaś to rodzaj przedłużonej marynarki, a melonik to, można powiedzieć, taki kapelusz. W tamtych czasach eleganccy panowie w Polsce nosili się na modłę angielskich dżentelmenów. Ale co my robimy w latach 30? Wszystko wam wyjaśnię, ale teraz szybko wsiadamy. Lux Torpeda zawsze odjeżdża punktualnie. Lux Torpeda! Jeja! Odjazd! Na szczęście zdążyliśmy. Przenieśliśmy się ponad 80 lat wstecz. Siedzimy sobie w najszybszym pociągu przedwojennej Polski relacji Zakopane-Kraków, popularnie nazywanym Lux Torpedą. Prędkość maksymalna tego pociągu wynosiła 120 km na godzinę i jak na ówczesne czasy była niewyobrażalna. W Krakowie będziemy dokładnie za 2 godziny i 18 minut. Przedwojenne koleje były tak punktualne, że ludzie ustawiali według przyjazdów pociągów zegarki. Super jest ta Lux Torpeda. Prawda, że elegancko? W okresie dwudziestolecia międzywojennego w wolnej Polsce musieliśmy nadrobić zapóźnienia cywilizacyjne, bo kiedy inne kraje się rozwijały, my cierpieliśmy pod zaborami. No to do Krakowa zdążymy. A co dalej? Dalej? Zapraszam was na lot aeroplanem i to z niebyle kim. Kraków Główny! Wysiadać! Chodźcie, wysiadamy. Na peronie powinno czekać na nas dwóch dżentelmenów. Znowu dżentelmeni? O tak, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Żwirko i Wigura? Jak krasnoludki. Może faktycznie śmiesznie się nazywali.
ale to byli wybitni inżynierowie i lotnicy. O, tam stoją. Podejdźmy do nich. Żwirko jestem. Figura. Całuj rączki. On mnie pocałował w rękę. To jeden z naszych polskich, bardzo starych, a zanikających już obyczajów. Tylko w Polsce mężczyźni na powitanie pań z szacunku dla nich kłaniają się skromnie, ujmują podaną dłoń i delikatnie muskają ją ustami. Dziś to już rzadkość, ale w latach 30. to była kindersztuba dobrego wychowania. Kindersztuba? Elementarne zasady grzeczności. Savoir vivre. Brawo, Zosiu! Znajomość dobrych manier. Bardzo ważna sprawa. Państwo wybaczą, ale musimy z przesyłką zdążyć. Bardzo przepraszam. W takim razie zapraszam do aeroplanu. Samolot turystyczno-sportowy RWD-6. Naszej polskiej konstrukcji, na którym wygraliśmy międzynarodowe zawody, oblatując całą Europę. Jak, dzieciaki? Siedzicie wygodnie? Pasy zapięte? Pilotki na głowach? Okulary założone? Bo te samoloty nie mają kabiny. No, to w górę, panie kapitanie! Pod nami centralny okręg przemysłowy. Co? Nie mówi się co, tylko proszę. Powstaną tu różne fabryki. Rozwinie się polski przemysł. Ludzie będą mieli pracę. Nic nie słychać. Wielkie przedsięwzięcie przemysłowe. Rozwiną się tu całe miasta. Aha! Wylądujemy na lotnisku Mokotowskim w Warszawie. To tutaj już ponad 100 lat temu pionierzy lotnictwa uczyli się latać na różnych wynalazkach. Wow. Ostatni raz leciałam samolotem bez kabiny. Głowy mogło urwać na tym wietrze. Ale na szczęście ci się nic nie stało, prawda? A, podziękujcie panom pilotom i biegniemy dalej. Dziękujemy! Zdążymy? Obawiam się, że nie. Do siedziby Polskiego Radia jest jeszcze dobrych kilka kilometrów. Nie zdążymy! Nie zdążymy. Chyba, że... Na koniku! Kto na nim siedzi? Naczelnik państwa, w trosce o najwyższą rangę przesyłki, oddaje państwu do dyspozycji swą ukochaną klacz kasztankę. Dziadziu, ta. Kto to jest ten pan? To Bolesław Wieniawa-Długoszowski, ułan i ukochany żołnierz naczelnika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego. W Polsce przedwojennej wojskowi odgrywali szczególną rolę w rządzeniu krajem. Na koni, proszę państwa. Młoda damo, pozwól, że pomogę ci wsiąść. O, dziękuję. A zatem... Wio! Bywajcie! Dobrej drogi! Dziadku, a kto to jest ułan? Ułani to żołnierze na koniach. Pamiętacie husarię? Wspaniałych polskich rycerzy na koniach? To ich następcy. Nikt tak nie kocha koni, jak nasi ułani. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Aha, i dlatego ta kasztanka? Kasztanka była niewysoką, szlachetną klaczą o maści jasno-kasztanowatej z białą łysiną na głowie. Była ukochanym koniem marszałka Piłsudskiego. Musimy być chyba bardzo ważni, skoro użyczono nam tego konia. O tak. Spójrzcie teraz wokół. Jedziemy przedwojenną Warszawą. To piękne europejskie miasto. Za kilka lat w czasie II wojny światowej zostanie niemal całkowicie zniszczone. Całe miasto zniszczone? Tak. To nasza wielka tragedia narodowa. Zostanie odbudowane, ale takiego stylu i charakteru jak przed wojną nigdy już nie odzyska. Rzeczywiście, wszystko jest tutaj takie stare. I eleganckie. No i dotarliśmy do siedziby Polskiego Radia. To tutaj. Stój, koniku. Prrr.
Tu cię przywiążemy. Za 2:18! Biegniemy! Dzień dobry panu! Mamy pilną przesyłkę od pana Kornela Makuszyńskiego. Z Zakopanego! Zdążyliście. W ostatniej chwili. Nawet nie wiecie, jak bardzo wszystkie dzieci na to czekają. Gdybyście nie zdążyli, zawiedlibyście naszych słuchaczy. A teraz proszę o ciszę. Nadajemy audycję. Halo, halo. Polskie Radio Warszawa. Fale 480. On otwiera naszą przesyłkę. Nadajemy słuchowisko najnowszej opowieści Kornela Makuszyńskiego pod tytułem 120 przygód Koziołka Matołka. A więc przywieźliśmy do radia przygody Koziołka Matołka. O tak. Pan Kornel Makuszyński był przed wojną bardzo cenionym pisarzem książek dla dzieci i młodzieży. A przygody Koziołka Matołka były jednym z pierwszych komiksów w Polsce. Wszystkie mądre polskie kozy, by je zliczyć nie mam siły, na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Przeto koza albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do Pacanowa. A gdy wróci ten wędrowiec, już podkuty, ale zdrowy, wszystkie kozy się dowiedzą, czy to dobrze mieć podkowy. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną brudkę, a wołano nań Matołek.